chciałbym niezwykle serdecznie podziękować marszałkowi Struzikowi za to wsparcie na finiszu kampanii wyborczej w walce o prezydenturę w Ciechanowie. A to wsparcie jest na pewno też taką realną deklaracją, że ta przyszła współpraca między przyszłym, mam nadzieję, nowym prezydentem miasta Ciechanów będzie jak najbardziej solidna, także w kontekście możliwości pozyskiwania środków europejskich z nowej perspektywy 2014-2020. I tu jako przyszły prezydent miasta, jeśli uda mi się zdobyć zaufanie mieszkańców Ciechanowa, no to mamy taką pełną deklarację, że z mojej strony będę bardzo intensywnie, bardzo skutecznie zabiegał o środki europejskie na różnego rodzaju projekty, zarówno dla samorządu, jak i dla lokalnych przedsiębiorców. Cieszę się z tego wsparcia pana marszałka Struzika. Cieszymy się z tych wyników wyborczych, które osiągnęliśmy tu na poziomie miasta Ciechanów, ale także na poziomie województwa. Bardzo proszę, panie marszałku. Szanowni państwo, przed nami jest druga tura wyborów. Bardzo serdecznie proszę, apeluję o to, aby poprzeć naszego kandydata na prezydenta, pana Krzysztofa Kosińskiego. Myślę, że jego determinacja, jego młodość, jego werwa, połączona oczywiście z towarzyszącymi mu radnymi, ale też dobra współpraca z poziomem powiatowym, z poziomem wojewódzkim, gwarantuje rozwój nie tylko samego Ciechanowa, ale też gwarantuje rozwój całej ziemi ciechanowskiej. To są organizmy połączone, naczynia połączone. Miasto Ciechanów jest ważnym liderem rozwoju tej części województwa. Ono musi nadawać ton, ono musi ten rozwój ciągnąć, inspirować. Natomiast wspólnie z miastem, również okoliczne powiaty powinny tworzyć takie ośrodki wzrostu. Szczególnie będziemy stawiali na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, na budowanie nowych miejsc pracy, na rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, ale również, tak jak powiedział kandydat prezydenta, pan Krzysztof Kosiński, stawimy na efektywne, dobre, mądre wykorzystanie środków europejskich. Posłuchajcie na tego młodego, ambitnego, ale bardzo przebojowego człowieka, naszego kandydata. Dziękuję serdecznie. Jeśli są jakieś pytania? Pytanie, bo tutaj wspomnę pan o wspólnocie samorządowej. Wie pan sprawdzał, która to ta wspólnota, pana Cianowska? Zgadza się, panie redaktorze, takie poparcie otrzymałem i ono myślę, że w najbliższych dniach też zostanie oficjalnie ogłoszone, tak jak też wczoraj zostało ogłoszone poparcie od CBU. Znaczy, jakąś wspólną konferencję z tymi panami, paniami? Na chwilę obecną skupiamy się na intensywnej kampanii wyborczej, na rozmowie przede wszystkim z mieszkańcami miasta, natomiast jeśli chodzi o tworzenie ewentualnej koalicji, no to w Radzie Miasta mamy konkretne kluby i konkretne formacje, które zostały wybrane i ich radni. Tu będziemy tworzyć koalicję bez gdyby tych ugrupowań, które popierają. Ja dziękuję za każdy taki element wsparcia spoza także tych osób, które weszły do Rady Miasta, bo to pokazuje, że jest wspólnota i że jest idea i że razem możemy współpracować na rzecz miasta, że to nie będzie tylko jedno środowisko, które będzie w sposób zamknięty działało i odpowiadało za miasto, ale to ta odpowiedzialność za mieszkańców, za miasto będzie podzielona na różnego rodzaju formacje, ugrupowania, stowarzyszenia i inicjatywy społeczne i polityczne. A do której formacji jest panu najbliżej z tych, które weszły do Rady Miasta? Będziemy oczywiście starać się zawrzeć koalicję zarówno na poziomie powiatu i na poziomie miasta. Jeśli chodzi o ten układ, który teraz mamy radnych, no to jest oczywiste, że to powinna być koalicja PiS-u i PSL. Tutaj chcę dodać, że proszę państwa, oczywiście samorządowy świat rządzi się nieco innymi zasadami niż świat polityki centralnej. Tutaj są możliwe różne rozwiązania, które dopuszczamy, które szanujemy. To są zawsze suwerenne decyzje naszych struktur powiatowych, struktur miejskich. To w ich rękach jest ta decyzja. Oczywiście w całym kraju, wszystko to wskazuje, zostanie zawarta koalicja na poziomie sejmików między Polskim Stronnictwem Ludowym a Platformą Obywatelską. No ale to jest kontynuacja tych koalicji, tych rozwiązań, które były do tej pory właściwie w ciągu ostatnich dwóch kadencji samorządowych. Dziękujemy. Dziękuję.